Przyjedźcie i zobaczcie na żywo nasz mural, zachęca Fundacja Oczami Brata. No to jedziemy i patrzymy na to malowane cudo. Zapraszamy do oglądania na żywo na ulicy Mieliczarskiego w Częstochowie nowego muralu, którego autorem jest Dominik Moryń. To młody częstowski artysta, absolwent Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie. Ma już na swoim koncie kilka murali, między innymi w Blachowni. Tytuł tego najnowszego to Sięgając w przyszłość. Autor muralu na ulicy Mielczarskiego swoją tematyką nawiązuje do historii zarówno miasta, jak i samej fundacji Oczami Brata. Zawiera elementy symbolizujące zarówno wolność, jak i nadzieję. Przedstawia wyciągniętą dłoń, w której znajduje się mały domek, a na tej dłoni przysiadł wróbel. Kolorystycznie nawiązuje to wszystko do elewacji otaczających go kamienic. Znaczenie tego muralu jest wielowymiarowe, ponieważ sięgamy w przyszłość, tak jak cała działalność Fundacji Oczami Brata. Dom symbolizuje dom Oczami Brata, który powstaje w dzielnicy Błeszno w Częstochowie, a którego otwarcie już planujemy na przyszły rok w czerwcu. Nowy mural zapewne ożywi zaniedbaną ulicę Mielczarskiego. Zdecydowanie ocieplił, rozjaśnił tą ulicę. Bardzo się cieszymy na pierwsze reakcje przechodniów i mieszkańców, którzy nam pomagali, wspierali nas w przygotowaniu tego muralu, dopingowali. Mural jest widoczny już z dużej odległości, także widziałem, jak wiele osób się uśmiechało na jego widok. Sam pomysł wpisuje się też w koncepcję rewitalizacji ulicy Mieliczarskiego. Tą koncepcję Fundacja Oczami Brata realizuje już od 2016 roku, między innymi tym, że prowadzimy na ulicy Mielczarskiego 20 klubów, kawiarnie Alternatywa 21. Zatem nic, tylko odwiedzić klub o kawiarnię, zamówić jakąś kawę czy herbatę i nacieszyć się widokiem nowego muralu w Częstochowie. Serdecznie zapraszamy właśnie, żeby nas wesprzeć w tych trudnych czasach, zamawiając kawę, herbatę na wynos, przy okazji zobaczyć nowy, kolejny ciekawy mural w Częstochowie. No i też się przejść ulicą Mieliczarskiego, która właśnie jest w trakcie jakby takiej transformacji. No my dbamy o to, żeby ta ulica była zrewitalizowana, lobbujemy w tym kierunku. Powstał już mural, za chwilę powstanie kolejna instalacja artystyczna, taka podświetlana, autorem będzie Szymon Motyl. Już możemy zaprosić wszystkich Państwa na ostatni weekend wakacji, gdzie będzie na ulicy Mielczarskiego 3-dniowy festiwal kultury alternatywnej.